W tej lekcji rozwiążemy kilka problemów, korzystając z wiedzy dotyczącej trójkątów równoramiennych oraz równobocznych. Tutaj w pierwszym przykładzie naszym zadaniem będzie dojście do tego, jaką miarę ma ten kąt oraz ten kąt. I to, co wiemy, to, że ten kąt tutaj ma miarę 31 stopni oraz bok AB, odcinek AB ma taką samą długość jak odcinek BC i ten odcinek ma taką samą długość jak CD, czyli te trzy odcinki mają taką samą długość. I popatrzmy. Pierwszą rzeczą, którą możemy zaobserwować, to że trójkąt ABC jest równoramienny, ponieważ te dwa ramiona są identyczne. Tutaj mówi nam o tym to oznakowanie, więc to będzie nasza podstawa. Wiemy, że w trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie mają taką samą miarę, czyli ten kąt, który znajduje się tutaj, ma taką samą miarę jak ten kąt, bo to są kąty przy podstawie, tak? I co teraz? Jeśli znamy miarę dwóch kątów w trójkącie, to bez żadnego problemu możemy wyznaczyć miarę trzeciego kąta i skąd, znaczy się, z czego będziemy korzystali. Wiemy, że suma miar kątów w trójkącie to 180 stopni, czyli będziemy mieli 31 stopni plus 31 stopni plus miara kąta ABC, C. Suma miar tych trzech kątów da nam 180 stopni. I 31 plus 31 to jest inaczej 62, tak? Będziemy mieli 62 stopnie. I aby wyznaczyć miarę kąta ABC, musimy odjąć od lewej strony 62 stopnie oraz od prawej strony odjąć 62 stopnie. Jeśli odejmiemy od 180 60, to będziemy mieli 120. I jeszcze będziemy musieli odjąć 2, to będziemy mieli 118 stopni. Więc na razie doszliśmy do tego, że miara tego kąta to 118 stopni. Kolejną rzeczą, która może od razu nam się rzucić w oczy, to że ten kąt, który ma miarę 118 stopni oraz kąt, który znajduje się tutaj, to są kąty przyległe. Ten kąt oraz ten kąt. A co wiemy o tych kątach? Że ich miary sumują się do 180 stopni, więc 118 stopni plus 62 stopnie i to da nam 180 stopni, czyli ten kąt ma miarę 62 stopni. I teraz popatrzmy. Przeskoczyliśmy sobie teraz do trójkąta BCD i popatrzmy. Ten trójkąt również jest równoramienny. Mówi to nam to oznaczenie oraz to oznaczenie, bo wiemy, że te odcinki mają taką samą długość, to są nasze ramiona i znowu kąty przy podstawie, to jest nasza podstawa BD, mają taką samą miarę, czyli kąt, który znajduje się tutaj, ma również miarę 62 stopni, 62 stopnie. I znowu, znając miary dwóch kątów w trójkącie, możemy bez problemu wyznaczyć miarę trzeciego kąta i będziemy korzystali z tego, że suma miar kątów w trójkącie da nam 180 stopni, czyli 62 stopnie plus 62 stopnie plus miara kąta BCD, suma miar tych trzech kątów da nam 180 stopni. I popatrzmy. W sumie ten kąt był zaznaczony tutaj na niebiesko, więc podkreśliłem to na niebiesko. O, wiemy, że 62 plus 62 to 124. I musimy, aby dojść do miary kąta BCD, miara kąta BCD równa się. Musimy odjąć od lewej strony 124 stopnie i od prawej strony 124 stopnie. Czyli tak, jak odejmiemy od lewej strony 124 stopnie, to zostanie nam po prostu miara kąta BCD. Od prawej strony 180 stopni odjąć 120 stopni, to jest 60 stopni. Jeszcze będziemy musieli odjąć 4, więc będziemy mieli tutaj 56 stopni. Czyli miara tego kąta tutaj to 56 stopni. Więc rozwiązaliśmy tutaj pierwszy problem. Przejdźmy teraz do drugiego problemu. Tutaj chcemy znaleźć miarę kąta ABE. Poszukajmy teraz kąt ABE. Tutaj mamy ABE, więc brakuje nam tutaj jednego ramienia tego kąta. O. O, jeszcze troszkę. Więc chcemy wyznaczyć tutaj miarę tego kąta ABE. Widzimy, że ten kąt składa się z dwóch kątów. Z tego kąta, który znajduje się tutaj oraz
tej części, o tutaj. Więc głównie będziemy chcieli znaleźć miarę tych dwóch kątów i po zsumowaniu znajdziemy tutaj, jaką miarę ma ten kąt. I teraz pierwszą rzeczą, którą możemy zaobserwować, to fakt, że AB i odcinek AB ma taką samą długość jak odcinek BD i to ma taką samą długość jak odcinek AD, a to są boki trójkąta i to jest trójkąt równoboczny, a wiemy, że miary kątów trójkąta równobocznego wynoszą 60 stopni, więc ten kąt ma 60 stopni, ten kąt ma miarę 60 stopni oraz ten kąt ma miarę 60 stopni. Więc znaleźliśmy tutaj pierwszy składnik tego kąta ABE, teraz brakuje nam drugiego składnika. Jeśli popatrzymy na trójkąt BDE, to możemy dostrzec, że to jest trójkąt równoramienny, ponieważ ramię BD, odcinek BD ma taką samą długość jak odcinek DE, to są ramiona naszego trójkąta, a wiemy, że w trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie mają taką samą miarę, więc ten kąt tutaj, oj, nie ten kolor, ten kąt tutaj ma taką samą miarę jak ten kąt tutaj. Więc znamy tutaj miarę tego kąta, to jest kąt prosty, ma miarę 90 stopni, więc jeśli oznaczymy sobie tutaj miarę tego kąta jako x, to tutaj również będziemy mieli x i wiemy, że suma miar kątów w trójkącie daje nam 180 stopni, czyli tak, x dodać 90 stopni da nam 180 stopni. I teraz popatrzmy, x plus x to 2x plus 90 stopni równa się 180 stopni. Musimy dojść do x-a, więc odejmiemy od lewej strony 90 stopni, od prawej strony 90 stopni, więc aby dojść do x-a, najpierw chcemy mieć po tej stronie 2x. Od lewej strony, jak odejmiemy 90 stopni, to zostanie 2x, a od prawej strony to tutaj 180 odjąć 90 to 90 stopni. I musimy podzielić obustronnie przez 2, więc x ma miarę 45 stopni, więc ten kąt ma miarę 45 stopni i ten kąt również ma miarę 45 stopni. Ale znamy już wszystkie składniki, które wchodzą w skład kąta ABE, więc kąt ABE ma miarę 60 stopni plus 45 stopni, co daje nam 105 stopni, więc rozwiązaliśmy tutaj drugi problem. Jeśli te dwa przykłady nie były dla nikogo problemem, to trzeci przykład również jest bardzo łatwy. Popatrzmy, tutaj mamy również do czynienia z trójkątem równoramiennym, ponieważ tutaj jeden bok trójkąta ma taką samą długość jak drugi bok trójkąta, to są nasze ramiona. I chcemy znaleźć tutaj miarę tego kąta, który znajduje się tutaj, o. I co wiemy o trójkącie równoramiennym? Wiemy, że kąty znajdujące się przy podstawie mają taką samą miarę. Więc tutaj są ramiona, które mają taką samą długość. Więc tutaj mamy pierwszy kąt przy podstawie, tutaj drugi kąt przy podstawie. I wiemy, że te kąty mają taką samą miarę. Więc jeśli oznaczymy miarę tego kąta przez x, to tutaj również będziemy mieli x. I wiemy, że suma miar kątów w trójkącie daje nam 180 stopni. Więc będziemy mieli tak, x dodać x dodać 36 stopni równa się 180 stopni. X dodać x to oczywiście 2x dodać 36 stopni równa się 180 stopni. Oj, to troszeczkę wygląda na początku jak dwójka, więc poprawię 180 stopni. O. I teraz musimy od lewej strony odjąć 36 stopni, od prawej strony musimy odjąć 36 stopni, więc będziemy mieli 2x równa się 180 odjąć 30 to jest 50, odjąć 6 to jest 144 stopnie. Teraz, aby wyznaczyć x, musimy obustronnie podzielić przez 2, więc będziemy mieli x równa się, i teraz popatrzmy, może w sumie troszeczkę tutaj przesuniemy sobie tablicę na dół, żebyśmy trzymali tutaj konwencję. Podzielimy obustronnie przez 2, więc będziemy mieli x równa się 140 przez 2 to 70, 4 przez 2 to 2, więc x ma miarę 72 stopni. Więc ten kąt, którego miarę szukaliśmy, ma miarę 72 stopni. I widzimy, że tutaj nie ma żadnych problemów z trójkątami równoramiennymi oraz równobocznymi. To wcale nie jest trudne, trzeba tylko znać po prostu kilka zależności. I tutaj widzimy, że korzystając z tych zależności rozwiązaliśmy trzy problemy, które nie wyglądały wcale na takie łatwe.